No, dzień dobry Państwu. Przyszły upały. 30 stopni dzisiaj, jutro 34, pojutrze 33. Damy radę. Mieszkanie się jeszcze nie nagrzało do tego stopnia, żeby było nie do wytrzymania. 26,5 stopnia, 46% wilgotności to jest całkiem do wytrzymania, po Filipinach zwłaszcza. Korazon krąży między łazienką, jak go teraz widzicie, a balkonem, gdzie się wygrzewa na słońcu. Jak się nagrzeje na słońcu, to idzie do łazienki się położyć i schłodzić. Jak się zrobi chłodno, to leci na słońce. Patrzcie na to, bo to jest hit. Ostatnio sprzątaliśmy trochę mieszkanie i cyk. Zioła prowansalskie ważne do roku 2013, ale to jeszcze nie jest rekord, chwileczkę. To jest pieprzony rekord i chyba sobie to zostawię na pamiątkę. Majeranek, data ważności 2009 rok. Właściwie jak już się to wprowadziłem w lipcu 2009, to już był przeterminowany. Tak, tego nie wyrzucę, to trzeba sobie zostawić na pamiątkę. Z takich wspominkowych jeszcze rzeczy to znaleźliśmy nasze bilety z Europy do Ugandy przez Addis Abebę. No i jakieś bilety autobusowe też ugandyjskie. No przyznam, że z tej strony mieszkania, gdzie jest słońce w ciągu dnia, robi się goręcej. Ale kora filipiński pies przeszczęśliwy. Jak na Filipinach, co? Idziemy, szwagier, chodź! Na spacerek, chodź! Mamy dzisiaj idealny letni dzień. Zero, zero chmur. Słońce i jakieś 30-32 stopnie. Ale nie wiem dlaczego na przykład to nie jest zupełnie nagrzane w porównaniu do tego, jakby było na Filipinach. Tam byłoby bardzo gorąco. A tutaj spoko. Nie wiem o co chodzi. W sumie przecież temperatura tutaj jest teraz właśnie taka jak na Filipinach. Słońce jest przez cały dzień, nasłonecznienie trwa więc tutaj dłużej niż na Filipinach, gdzie dzień jest krótszy, bo mamy teraz godzinę 14. Czyli tam już po takim czasie nasłonecznienia by się robiła noc. Czy to słońce tutaj świeci słabiej? Może chodzi o to, że na równiku, bliżej równika, ono jest bardziej u góry, nie? Tak mi się wydaje w sumie. I większy kąt padania promieni słonecznych powoduje, że wszystko się bardziej nagrzewa. U nas natomiast słońce zawsze jest pod jakimś kątem, nie świeci u góry nad nami i aż tak się wszystko nie nagrzewa. I może właśnie dlatego specjalnie nam te temperatury nie przeszkadzają. Dostajemy komentarze, że były upały 33-34 stopnie. Teraz jest 30, 31, 32 i my to całkiem spoko znosimy, naprawdę. Może chodzi o ten brak wilgotności takiej, jaki jest na Filipinach. My się czujemy w miarę rzeźko, oczywiście. Jak się mieszkanie nagrzeje za bardzo, to będzie to uciążliwe, ale tak na zewnątrz, tak jak tutaj, jak jest wiaterek, 30, 31, 32 stopnie. Idealnie. Filipińscy się zrobiliśmy po prostu. Ale fajnie jest zarzucić klapersy i czuć się właśnie, jakby były wakacje. Buty jednak są upierdliwe. Update odnośnie Patity. Niejasna sprawa, jeżeli chodzi o Patitę. Odpisują mi raz na tydzień. 2 tygodnie już minęło od operacji, amputacji łapy i kastracji, a nawet chyba więcej. Jakoś mniej więcej w momencie, kiedy ja stamtąd wylatywałem z Filipin, wysłali mi rachunek, którym podliczyli mnie za chyba miesiąc, ale też za te dni, za które już im zapłaciłem. W związku z tym wysłałem mi, żeby to sprawdzili. Miałem dowód, że zapłaciłem już za to i mi później nie odpisali. Po 10 dniach mi odpisali, że Patita jest spoko. Wysłali filmik, który teraz widzicie na ekranie. Generalnie losy Patity są niejasne i chyba bez telefonu do nich, bez zadzwonienia ze Skype'a się nie obędzie, bo na WhatsAppie mi nie odpisują, na wiadomości na Facebooku nie odpisują, a chciałbym, żeby Patita jednak trafił w dobre ręce. Do tego schroniska mamy Skradle, a jeżeli się nie da, no to do roba. Także w następnym odcinku już powinienem Was poinformować dokładniej na ten temat. Jakbyście nas zapytali, jaką wolimy pogodę, to zdecydowanie woleliśmy to 19 stopni w ciągu dnia, 13 w nocy. Bardziej rzeźko. Wymarzone niebo na Filipiny, no ale tam z reguły jednak są jakieś chmury. Dużo wilgotności, dużo oceanu wokół. Patrzcie na to, jesteśmy w szoku. Jest wiaderko na baterie zużyte. Super, naprawdę. Bo to się rozkłada dziesiątki tysięcy lat chyba i jest bardzo szkodliwe dla środowiska. Posłuchałem waszej rady, postanowiłem nie przepłacać i wymieniłem olej w skrzyni biegów poza serwisem. Kosztowało to połowę ceny. Podobno jeszcze mniej może kosztować, ale już dobra. Nie mam czasu teraz szukać najtańszego rozwiązania, bo jestem zajęty innymi rzeczami. I słuchajcie, wsiadam do samochodu, chcę zapiąć pasy i zobaczcie. Normalnie pas pasażera przypięty tutaj, żeby nie pipczało. Pewnie jeździli później, żeby zobaczyć, czy skrzynia dobrze chodzi. Może po prostu ktoś ze wschodu tu pracuje. Napiszcie w komentarzach, proszę, czy macie awersję do zapinania pasów, tak jak ludzie na wschodzie Europy oraz na Filipinach niektórzy. Czy ktoś z Was też nie zapina pasów i po prostu przypina za sobą z tyłu, żeby nie pipczało? Ciekaw jestem, jakie są statystyki w Polsce. No lepiej się psychicznie czuję, wiedząc, że olej w skrzyni wymieniony. Teraz można robić kilometry. Jeszcze tylko elektrykę trochę się poprawi, tę choinkę tutaj, co się wyświetla i będzie można działać i jeździć po Europie nawet, panie.
Przed chwilą odebrałem te oto ikoniczne przedmioty, czyli niebieskie słynne torby ze znanej firmy sprzedającej meble. I Igna pyta, ale o co chodzi z tymi torbami? Ja mówię, no to są takie uniwersalne torby, które pomagają jak się przeprowadzasz czy cokolwiek, bo są bardzo duże i pojemne. I musiałem jej wytłumaczyć, a toreb tych będziemy używać, żeby dawać kurierowi w nich paczki, a nie za każdym razem jakieś torby plastikowe, które później się wyrzuca bez sensu. Ja mu dam torbę z paczkami i on mi później ją odda, ja mu dam następną i się będziemy wymieniać. No siema, misja na dzisiaj to pojechać komunikacją, czyli pociągiem do Warszawy z Legionowa. Za nami dworzec. Tu fuiste con el tren una vez? O nunca. Nunca. A Varsovia. Nunca? No puedo creerlo. Yo fui hace creo que 3 años. Así que es nuevo para mí también. Vamos. Dworzec nowy. Od paru lat mamy piękny w Legionowie. Rozkminiamy, jakie dokładnie bilety trzeba, ale Roman powiedział, że podobno KMK jest KMK, czyli kolej miejska i szybka kolej miejska. Nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak KMK. To jest jeden bilet dobowy, także zaraz tutaj w biletomacie zakupimy. Normalnie. O, tanio. 90 minut, strefa 1 i 2, dwa bilety, 14 zł, cyk, karta. Poszło. I mamy 2 sztuki. Teraz tylko pytanie, czy to się kasuje. No nie, jednak ten nie jechał do Warszawy, tylko z Warszawy, ale szybko zdążyliśmy wyskoczyć. No ale Bartek, którego przed chwilą spotkaliśmy, widz, powiedział, że na tym bilecie nie mogę jednak jechać zielonym pociągiem, tylko czerwonym i karę byśmy zapłacili, więc no nie czaję tego, nie rozumiem, jak to działa jeszcze, które bilety są od czego. Recuerdo cuando le dije, me da un poco de miedo manejar aquí, así que no sé, creo que no voy a manejar. Y me dijo, toma el metro, es muy fácil. Y yo dije, ok, puedo intentarlo. Ni él sabe usar eso, ni él. No, pero eso no es metro, eso son trenes y son trenes, dos. Pero, ajá, sí, no es muy fácil, tú tienes que saber cuál línea es, cuál otra línea es y tienes que saber cuál boleto para acá. Él me dijo. Si tú llegas así y no hablas polaco, difícil. Agarra el metro, facilito. Dobra, tu jedzie nasz S3. Wiecie, mi chodzi o to, że to po prostu powinno być zrobione tak, że jak ktoś z zagranicy przyjeżdża, to podchodzi do automatu i ten automat mu mówi, te bilety są do tego, te bilety są do tego. Jak nie poznasz tego systemu, jak nie zapytasz kogoś, to po prostu nie wiesz, nie? Po prostu może mało u nas jest nie mówiących po polsku ludzi i dlatego jest to tak rozwiązane. Otworzę, damie. Wydaje mi się, że powinienem to skasować, także cyk. Dobra. Proszę, pan jest do szklanu przypadku. Tak, tak. Siema. Będziesz we vlogu. Okej. Cześć. Bartek. Miło mi. No i po paru minutach jesteśmy za chwilę w Warszawie. Kościówka, dokładniej rzecz biorąc. Parece legionowo tam biedno. No expectas edificios altos aquí. Przystanek Warszawa, Kościówka. Grecja z biletami. Si, estamos en Warszawie. Dobra, bo Igna myślała, że już dojechaliśmy na miejsce, a my dopiero pierwszy przystanek w Warszawie, a wysiadamy na Warszawa Gdańska, także jeszcze kawałeczek. Pero, ¿qué tal? ¿Te gusta? Me gusta, está friecito. No sabías que hay aire aquí. Olvidé, pero... Pero después Filipinas y después Jeepney es no tan obvio. ¿Puedes llevar bicicletas también adentro? Sí. No sabía de eso. Do zobaczenia. Bye. No i jesteśmy w Warszawie. W upalnej Warszawie. 30 stopni. Jest prawie 18, a czuję się jakby był środek dnia. Corazón podría ir con nosotros, a? Przez stację Legionowo. ¿Te gustan los patis cortis? Explica qué es un patis corto. Krótko łapek en polaco. Tiene chido ese señor. Jakby mi ktoś powiedział, że ja będę z wenezuelską dziewczyną tutaj koło przegubu w tramwaju w Warszawie siedział, to bym nie uwierzył. No i dobra, poprowadzeni zostaliśmy przez apkę. 5 minut spacerkiem będziemy. I co? Oye, tienes que pararte. ¿Conoces las reglas de mi país? W sumie to faktycznie mandat można załapać, o czym ostatnio przekonał się Roman Fanpolszy, który przyjeżdżał. Co prawda chyba nie przychodził na czerwonym,
tylko przejechał rowerem przez pasy. Co do tego zamieszania z tymi biletami, to ja po prostu nie zrozumiałem Romana. Roman mi powiedział, kup bilet dobowy, to wtedy będziesz miał na wszystkie pociągi. Jak kupujesz na 90 minut, tak jak my, no to masz tylko na SKM-kę właśnie i na komunikację miejską. Już wtedy koleją miejską nie możesz jechać. Entonces estamos caminando aquí en Polonia Bonita, Varsovia Bonita, Varsovia, que queda cerca de regionowo. Pasan bicicletas. Vamos a hacer algo y luego vamos a alquilar. Te quedaste sin palabras. Nie, ale tak na poważnie, to czasami trudniej jest nagrywać w Polsce, bo wszyscy rozumieją, co mówisz. Nie jesteś tym obcokrajowcem, co nas coś gada dziwnego, tylko wszyscy wszystko rozumieją. Chociaż z wiekiem coraz mniej tego wstydu człowiek ma, to też muszę przyznać. Jesteśmy przy ulicy Dzielnej, czyli w sumie niby Wola, ale centrum. I fajnie, że są takie miejsca jak góreczka taka pośród bloków po prostu. No i dobra, sprawy załatwione, zaraz zarzucam kamerkę GoPro na łeb. Jedyną rzecz, do której się nadaje, czyli nagrania sportowe, bo z roku na rok mam wrażenie, że niewiele się zmieniło jakość tych kamerek, podczas gdy te telefoniczne się świetnie rozwijają. I ciśniemy zaraz dwiema hulajnogami na Warszawę. Igna walczy z materią, w ogóle pod jakimś basenem odbieramy te hulajnogi, a ja wyglądam tak, trochę dziwnie, ale co zrobić? Pamiętajcie, wszystko dla kontentu. Muy bien, mi amor. Pero vamos más rápido ahorita. Wow, jaki typowy sklep. Sklep na Woli. Kiosk na Woli. Y aquí vamos a ir así. Vamos a tener el camino. Tú... Ah, ok. Sí. No vamos para las calles. Tienes que estar en la derecha, ¿sí? Porque eso es doble... ¿Por qué el paso así está en rojo? Porque les hago a culo, es un trota, no le van a hacer nada. Tú estás un poco estresada con las reglas aquí, ¿no? Sí, yo te estresé demasiado, sí. Que rojo es rojo, sí. Verde es verde. Si estás en un carro y lo manejas, es mejor no pasar en rojo, pero caminando está bien. Oh. Porque no eres peligroso para otros, ¿entiendes? Qué bonito, ¿ves? Wow. Hay muchas personas que tienen más experiencia que nosotros. Me siento como un niñito skiing, ¿sabes? Nosotros íbamos y pasó una niñita. Sí. Izquierda. Me siento como comenzando skiing o snowboard o algo. ¿Qué tal te sientes? Me siento muy bien. No i dobra, prawie jesteśmy na miejscu. Przy Świętokrzyskiej jesteśmy umówieni. Coño, sabes que yo siempre dije que eso fluye en Filipinas, pero aquí fluye, porque ellos lo hacen como pasan afuera. Fluye. No he tenido la... Nadie me ha dicho nada. Relajadines, ¿no? Súper relajado. Sí. No hay como estrés que dónde vas, porque todos tenemos que aprender. Bueno, vamos. Nos faltan 2 minutos. ¿Qué era eso? Me ensucié los lentes por tu culpa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To są właśnie rosyjskie metody. Tak jak Putin zawsze każe czekać człowiekowi, tak Roman robi. Tak samo właśnie. No, ile czekałeś czasu? Że wiesz jak to jest. 30 sekund, to już wystarczy. No właśnie, to już wystarczy. Dla Polaka to wie. Już jest dominacja, już Rosjanin tutaj dominuje. Rosjanie tutaj kiedyś dominowali. No fajnie jest. Jesteśmy tutaj pod pałacem Marszałkowska, Świętokrzyska, ścisłe centrum. No to co, Roman, story nagrałeś? Nagrałem stories. Dobra, ja też mam ujęcia, także wiesz, to... Ja już opublikowałem właśnie. No, to będziemy lecieć, nie? To tam ważne, że zarobione hajsy, nie? To dobra, na razie, cześć. Mieszkam niedaleko, ale za każdym razem, jak jestem tutaj, to jestem zachwycony właśnie tymi drogami rowerowymi i tak dalej. To jest super, że możesz sobie w centrum śmigać i czujesz się, jakbyś był niemalże w lesie, bo że jest bezpiecznie, masz swoje miejsce i tak dalej.
mogę jeszcze dodać? Proszę. Że ukradli u mnie rower i ja sobie kupiłem najlepszy rower, ponieważ taki rower to nikt na pewno nie ukradnie, patrz. I to jest Polska, to źle będzie widać, ale... Poland. W Polsce nie ukradł. A wiesz, jak się nazywa ten model w ogóle, kolarki? Nie mam pojęcia, kupiłem tam, wiesz, za kilka stów, więc... Kolarka. Ciekawe, czy jeszcze się mówi kolarka. Powiedzcie, bo mam wrażenie, jakbym był takim boomerem porządnym mówiącym kolarka. Nie, to jest ten. Fix raczej. Mówią na niego chyba fix, bo on nie ma... Mówiłem. Przyczyny. Mamy się teraz przemieścić do innego miejsca, więc bierzemy oczywiście hulajnogi. Najśmieszniejsze jest to, że jedziesz na tej hulajnodze i wydaje ci się, że uprawiasz sport. Podczas gdy de facto stoisz i wciskasz coś na kierownicę. Ale sport zrobiony? Zrobiony. Ruch wykonany. To jest coś, czego nie widziałem. Nowość, czyli przejście po prostu naziemne przez ulicę Marszałkowską. Zawsze przechodziło się dołem, co było upierdliwe, zwłaszcza jak ktoś na hulajnodze jeździł, a teraz cyk. Fajnie. Dla ludzi. Jaki los. Oprowadzałem cię w Naddniestrzu kiedyś, a teraz w Warszawie. Jak zaprosiłeś mnie do Polski po raz pierwszy, a teraz ja cię oprowadzam tutaj po Warszawie. Niesamowite. W sumie jest taka sama reakcja, bo w Naddniestrzu chodziłeś tak wow. Tutaj w Warszawie to samo. Wow. Tylko, że na plus, tak? Fajnie to wygląda, to słońce z tyłu za pałacem. I love here. It's beautiful. I love it. I love it too. Roman, do you love it here? Yeah, it's my... Będziesz napisy dodawał, to dużo pracy. Nie, ja stąd nie wyjeżdżam. W sensie ja będę podróżował po świecie, ale nie, mi się wydaje, że będę tutaj mieszkał. No bo byłeś we Francji, byłeś w Niemczech, bo być może niektórzy widzowie nie wiedzą, ale Roman Fan Polszy odbył podróż po Europie. No i jednak nadal Polska najfajniejsza. No, do mnie niedawno przyjeżdżał dziennikarz z Paryżu i zaprosiłem go do metra, on tak... What? On był zaskoczony, on myślał, że wiesz, że będzie taki radziecki, jakiś taki stary metro, a tutaj M2 jeszcze pokazałem. A miasto numer 2 po Warszawie w Polsce? Gdańsk, Trójmiasto, w sumie całe Trójmiasto. Jeżeli ktoś z Państwa nie wie, wątpię, że jest ktoś taki, no ale jeżeli ktoś naprawdę nie wie, no to Roman wystąpił w odcinkach z Naddniestrza i ma kanał Roman Fan Polszy. Tak, dzisiaj nagrałem odcinek o euroremontach, zobaczcie na kanale moim. Razem z Wasią nowy koncept, zupełnie inny program będzie taki, razem z Wasią nagrywamy program U nas to samo. Rozrywkowo-informacyjny o życiu na wschodzie i nie tylko. Ciekaw jestem, czy jest to oryginalne. Telefon międzymiastowy, telegraf, radiotelegraf. Wyobrażam sobie, jak tu w czasach PRL-u się przychodziło i czekało. I opryskliwa pani łączyła. To jest podobno najlepszy tacos w Warszawie. Jak wrażenia? Bardzo dobre. No w sumie ja was tutaj zaprowadziłem. Ja już to... A, ty już to jadłeś wcześniej. No to odpowiednią osobę zapytałem, jak wrażenia. No właśnie. Dobrze. Nie, ja to już... Ale polecasz. Bardzo dobre. A nazwę podamy? Możemy, czemu nie? Bo... Tak się nazywa. Senior Lukas. Potwierdzam, bardzo dobre. Plakietka jakości czukieskiego przybita. Myśleliśmy, że to jest burrito, a to tak w ogóle jest quesadillo. Tylko jest taka zawinięta i też jest dobra.